Kto? Lino Prażmowski z pierwszym oddziałem. Komendant mówi, że znajdziemy tu pomoc. Nie wiem, czy liście drżały wówczas, ale moje serce kołatało w piersi tam pod uchylonymi drzwiami, jakby miało pęknąć. Moskale byli jeszcze niedaleko. Ci chłopcy szli na pewną śmierć. Szczęście, cud, wieczność, te wszystkie słowa nabrały nagle sensu. To był początek drogi do wolności. To był najpiękniejszy dzień mojego życia. Kiedyś komendant powiedział mi, że służba kobiet w szeregach jest zasadniczo wykluczona, a ja na pewno przydam się w wywiadach. I oto nadeszła chwila próby, dostarczenie meldunku. Czasami wracam wspomnieniami do przeszłości. Od dzieciństwa pragnęłam gorąco być polskim żołnierzem. Pragnienie to nabrało cech pewnej manii. W wieku 10-12 lat wojsko było jedynie zabawą, która mnie zajmowała, a w gruncie rzeczy czymś więcej znacznie niż zabawą. Wśród chłopców ze związków strzeleckich byłam tylko ja, jedyna kobieta. Moja obecność podczas musztry wzbudzała wesołość gapiów. Z czasem zaczęło to także żenować moich towarzyszy. Było mi bardzo przykro. Uważałam to za brak koleżeństwa, za krzywdzenie żywej indywidualności w imię przesądu. Za bardzo jednak kochałam tę pracę, by się z niej wycofać. Czułam swe święte prawo do niej i postanowiłam wywalczyć miejsce nie tylko sobie, lecz i innym kobietom. Pamiętam, że ogarniał mnie wtedy lęk. Czy godnie sprostam zadaniu? Czułam jednak, że tego dopnę, bo wszystko staje się możliwe, gdy się tak potężnie czegoś chce, jak ja wówczas chciałam. Czułam się strażą tego ukochanego wojska. Pierwsza wywiadowczyni kadrówki. Brzmi dumnie.